Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, ponownie witam z Adim, witam cię serdecznie. Witam. I dzisiaj wielki dzień, ponieważ w końcu Ant-Man i Osa Quantumania pojawiły się w kinach. Wczoraj byliśmy obaj z Adim na premierze i dzisiaj w końcu możemy zrobić recenzję. Ej, ja czekałem na to. Zwłaszcza, że dzisiaj w ogóle na Adiego czekałem cały dzień, ale to jest nieistotne. Ogólnie, ja czekałem na to, żeby tę recenzję zrobić. Bardzo. Ja też, bo czekałem na potwierdzenie się kilku rzeczy, a w sumie najbardziej to chyba na tą taką jedną postać, o której dzisiaj będzie najwięcej mówione. Tak jest. Od razu mogę wam szczerze mówiąc widzowie zaznaczyć, że w ogóle ta recenzja mogłaby nie powstać, bo moglibyśmy odpalić nagrywanie, powiedzieć Kang jest zajebisty i wyłączyć nagrywanie. Tak mogłoby to i wyglądać. Takie są fakty. Tak, ale dobra, żeby nie było, będzie normalna recenzja, posiedzimy, pogadamy sobie, omówimy, zrecenzujemy i tyle w sobie. Także chyba nie ma co więcej mówić, po prostu przejdźmy do rzeczy. Dobra, od czego by tu zacząć? Myślę od początku najlepiej. Pamiętasz, jak się zaczął film? Jeszcze? Właśnie sobie próbuję przypomnieć. Ja pamiętam. Jak się nie mylę. A, tak, wiem. Zaczął się, jak się nie mylę, tym, że była pokazana chyba scena Janet Van Dyne w wymiarze kwantowym, prawda? Tak jest i pojawił się on. Tak, Kang się pojawił, tak. Bo spadł dosłownie z nieba. Tak, i to jest właśnie... Nie z nieba, ale... No, w sumie można tak teoretycznie powiedzieć, że z nieba, bo on się tytułował tym wielce podróżnikiem jakimś. Przenośni. No właśnie, ale sam fakt w ogóle, ja się nie spodziewałem Kanga w pierwszej scenie, w sensie, ja myślałem, że on tam później dopiero się pojawi, oczywiście z wiadomo, z rozmachem, ale nagle Kang w ogóle staje się jeszcze bardziej istotny przez ten jego udział w pierwszej scenie. Tak. W ogóle to tak bardziej zmyliło pozory widza, ponieważ jakby my go dostaliśmy w takim jakby wydaniu, że okej, on jest taki zagubiony, niewinny, nie wie co się dzieje, wylądował gdzieś i nie wiadomo w sumie co dalej. I to tak właśnie trochę mogło zadziwić na początku, dlaczego on już tam od razu czegoś nie robił, bo jakby to mogło wydawać się coś takiego, że on tam już mógł bardzo długo siedzieć i że on od razu, jak się tylko film zacznie, pokażą nam to, że on już tam jakiś czas przebywa, a nie, a tak nie było. Szczerze nie spodziewałem się takiego przebiegu zdarzeń. Spodziewałeś się, że wystartujemy z takim rozmachem, jakby z takiej wysokiej półki, nie? Że Kang tym imperatorem wielkim jest od samego początku, tak? Tak. Ja myślałem w ogóle, że film to się zacznie właśnie od tego, co było w zwiastunie. Czyli od tego, że Scott tam będzie mówił o swojej książce i tak dalej, że tam odbierze telefon, że tam Cassie jest w więzieniu i że od tego się zacznie film, nie? A to się zaczęło właśnie tą jedną sceną, no, której nie spodziewałem się. Znaczy, no, nie tyle, co się nie spodziewałem, ale spodziewałem się czegoś innego. No ja też właśnie spodziewałem się czegoś innego. Znaczy, też spodziewałem się tego, że zacznie się od właśnie tam opowiedzenia o książce. Nie spodziewałem się tylko, że Cassie tak szybko będzie w tym więzieniu. W sensie myślałem, że to będzie jakiś element troszeczkę późniejszy. Że... A ja myślałem, że będzie to jakiś ważniejszy element. Mm-hmm. I właśnie to już możemy chyba powiedzieć. W ogóle warto zaznaczyć, że to jest jak najbardziej spoilerowa recenzja i tutaj... Tak, spoiler alert, oczywiście. Tak. Gadaliśmy, jak jeszcze z Lewem był film omówienia i analizy zwiastuna. Mm-hmm. Była analiza zwiastuna tego... Nie, czekaj, tak. Jeden był czy dwa? Nie. Dwa. Dwa były, tak, ale my drugi analizowaliśmy. To my ogólnie tam, widzowie, bardzo dużo sobie spekulowaliśmy rzeczy i myślę, że będziemy też tu mówić w trakcie tej recenzji o rzeczach, które się potwierdziły i które się nie potwierdziły. Także ja wiem, do jakiej rzeczy ty zmierzasz, więc no, dawaj. Tak, to mówiliśmy właśnie w tej analizie o tym, co tam może być i że w sumie to było potwierdzone, bo gadałem z Lewym właśnie tam i okazało się, że to była prawdziwa wersja, tylko że nie użyta. Czyli w tym więzieniu, w którym była Cassie, albo zaraz po tej scenie, mieliśmy się dowiedzieć czegoś o Young Avengers w ogóle i to już miał być taki, wiesz, taki zalążek tego, no. Że tam chcą jakąś ekipę zmontować, a no nie, porzucili to na rzecz dania policjantowi zmniejszonego radiowozu. No, było to takie trochę komiczne, chociaż szczerze mówiąc, mało było elementów komicznych jak na Ant-Mana. Ant-Man był bardziej komiczny. Ogólnie jak na film Marvela to nie było tego aż tak, no, znaczy były takie czasami mniej śmieszne lub bardziej śmieszne żarty, ale no nie było ich aż tak dużo, no, jak w przypadku na przykład Thor Love and Thunder, które było po prostu za dużo i były żałosne. Ja do końca życia będę przeklinał Taika Waititiego za to, że dał te kozy. To nie mam chyba za bardzo co dodać tak naprawdę, nie wiem co powiedzieć w sumie na ten temat, tyle że się zgadzam. No właśnie, po prostu. Ale w sumie, jeżeli chodzi o ilość elementów komicznych w Ant-Manie, to nawet dobrze ich było mniej. Znaczy, no nie jest to wtedy taki typowy Ant-Man, ale jednak ten film miał troszeczkę inaczej Ant-Mana pokazać, bo miało być to, ja o tym robiłem shorta, że ma być to forma docenienia w końcu Scotta za to, że on tyle zrobił, a w sumie był najbardziej niedocenionym bohaterem według Kevina Feige'ego i dlatego właśnie też jako pierwszy mierzył się z Kangiem. Nie wiem, pamiętasz, ja ci opowiadałem.
Tak, i w sumie też się z tym zgadzam, bo w ogóle tak nawiązując teraz do takiego filmiku Szymona z Hardcore Teaching, bardzo fajny, popularny naukowy kanał, polecam, to on tam właśnie opowiadał o Ant-Manie, o tym, że dla niego jest takim jakby najsuper bohaterem, bo na przykład Ant-Man, bo jakby znamy ten taki jego bardzo popularny cios, o którym w ogóle była mowa w filmie, nawet on tego uczył Cassie, jak dobrze pamiętam, że najpierw jest wyskok, a potem uderzenie. Tak, skok i cios. Tak, a nie, że uderzenie i wyskok dopiero. Coś takiego, nie pamiętam, jak to dokładnie było. Skok i cios, po prostu. No, znaczy tak, chodziło mi tylko o to, że nie pamiętam, jak to Cassie robiła. Nieważne, w każdym razie. Dobra. I była mowa o tym, pamiętam, że obliczał tam jakąś jego gęstość, że Ant-Man wpadając w swoich wrogów ma taką samą moc i prędkość, jak kula karabinu wpadająca w człowieka. Ej, to coś mi się takiego kojarzy, no. Coś mi kojarzy taki tak, odcinek. Tak, nawet widziałem na TikToku i on o tym mówił, więc generalnie sam uważam, że tak naprawdę Ant-Man ma naprawdę o wiele więcej umiejętności, niż się wydaje, no bo jakby no, taką podstawą, którą każdy może kojarzyć, no to jest zmniejszanie się, powiększanie czy coś. Ale tak sobie pozwolę nawiązać do JoJo szybko. Na przykładzie Standa, Wonder of You, który po prostu, że tak powiem, bierze całe szczęście dla siebie i zrzuca nieszczęście, które zostało, na swoich wrogów po prostu. Nie będę wdrażał w szczegóły, bo to za bardzo rozległa rzecz. I żeby jakby Stand mógł jakby zarejestrować jakiegoś wrogiego użytkownika czy wroga po prostu, no to musi on istnieć, a jeżeli jest się mniejszym od atomu, to tak naprawdę się nie istnieje. Więc no, to tak nie myślałem o tym, ale wczoraj wieczorem się położyłem i pomyślałem, że kurde, w sumie, czemu nie? Czyli teoretycznie Kang też nie istnieje. No tak, jakby no bo wymiar kwantowy to jest jakby taki wymiar poza przestrzenią i czasem, więc on tak naprawdę nie istnieje, takiego jakby fizycznego punktu widzenia. A tu nagle mamy od groma istot żywych i nie tylko w sumie. Tak, w takim małym, mniejszym niż atom w świecie. Właśnie, dobra, bo czekaj, dobra. Powiedzieliśmy o wstępie, zmarnowany potencjał tutaj Cassie, że Ant-Man jest super i że co? O czym jeszcze wspomnieliśmy? No i o tym, że Ant-Man w sumie tak naprawdę też nie ma jakby takiego pokazanego pełnego potencjału w filmach i tego, jak tak naprawdę może pokonać z łatwością wroga. No i w sumie no, najpopularniejsze chyba to jest to, że mógł wyjść Thanosowi w dupę i się powiększyć. Nie wiem, czy idę o zakład, że każdy chyba to słyszał już. Słyszałem. Nie było czasami o tym nawiązania w filmie? Bo teraz mi się tak przebłysk mały zrobił. Czy ktoś nie powiedział mu, dlaczego po prostu nie szedłeś w dupę Thanosowi, czy coś takiego? Tam było coś o Thanosie. Tam coś o Thanosie było, ale nie pamiętam. Było. Mam taki przebłysk w głowie, nie wiem, czy mi się to wydawało, czy nie, ale że ktoś trzymał tabliczkę z napisem Why didn't you just stick up at Thanos S? Coś takiego? Nie ale pamiętam. Kiedy to miałoby być? W którym momencie? Nie mam pojęcia, ale takie coś mi się kojarzy. Jakbym gdzieś to widział w filmie. Nie wiem, ja pamiętam, że tam było coś o Thanosie wspomniane. Dobra, ale okej, bo odbiegamy od wątku głównego. A tutaj chciałem już przejść do wymiaru kwantowego właśnie. No bo wiadomo, bo chciałem po prostu tylko podsumować początek, że powiedzieliśmy początek, że to jest zmarnowany potencjał Cassie, że Ant-Man w końcu ma tutaj, będzie doceniony. No i dobra, lądują w wymiarze kwantowym i wymiar kwantowy dostajemy. Pamiętasz, myśmy też się nad tym zastanawiali, dlaczego w ogóle oni normalnie chodzą bez skafandrów i dostaliśmy wytłumaczenie. Coś mi świta, że o tym rozmawialiśmy, ale jaki był w ogóle główny cel tego? No po prostu, no zastanawialiśmy się, czemu jest tak, że w jedynce i dwójce było, że w wymiarze kwantowym trzeba mieć ten skafander i nie można tam przebywać też za długo, a w trójce oni normalnie chodzą jak gdyby nigdy nic. I tak, właśnie, no. I dostaliśmy tego wytłumaczenie. Po prostu takie strasznie proste, że po prostu wymiar kwantowy jest złożony z kilku światów i w jednych światach można, w drugich nie można. I akurat w tym świecie, gdzie przebywają w trójce, to można sobie chodzić bez skafandrów. Faktycznie nie pomyślałem o tym w trakcie filmu, a teraz mi przypomniałeś. A ja właśnie pomyślałem i o tym chciałem wspomnieć. Tym też o tym, że my szczerze mówiąc, tak nie wiem, chyba w sumie główny wątek zgadliśmy sami. No właśnie chciałem to powiedzieć, to może teraz powiem, że właśnie w tej analizie też opowiadaliśmy o tym, czego tak naprawdę Kang może chcieć od Scotta. I w sumie to tak naprawdę spełniła się moja wersja, czyli to, że jakby ta kula energii, która zasilała ten fotel Kanga, to właśnie Scott będzie musiał to dla niego zdobyć. No i się potwierdziło, także tak. Prosiłbym o klaski dla siebie i najlepiej jakbyś chyba się w ogóle wkleił aplauz tutaj, taki typowy z 2012 roku. A mogę zaklaskać, bo właśnie to robię. Możesz, będzie starczyło. No to zaklaskałem. Tak, brawa dla mnie. Zaraz sobie zmienię nick na Discordzie na Jasnowic. Tak. I mogę zgarnąć chyba całą pochwałę za przewidzenie absolutnie całej fabuły Ant-Mana. Dziękuję. No, także cóż, no czyli po prostu, no my już zgadliśmy, że po prostu wylądują w wymiarze kwantowym. Kang chce sobie posiedzieć w fotelu. Nie, ale szczerze, ja mówię, ten fotel ma świetny design. W ogóle. Dobra, znowu będziemy mówić o Kangu oczywiście. Kang ma naprawdę super strój. I foto jego jest super. W ogóle Kang jest super. Tak.
Naprawdę. No przepraszam, widzę, to się musi po prostu tutaj przewinąć. Ja dosłownie z moim kolegą wczoraj jednym gadałem i mu powiedziałem: słuchaj, będziemy nagrywać recenzję, gdzie przez dobę, pół godziny, około, nie wiem ile nam wyjdzie, będziemy po prostu chwalić Kanga. No, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, żeby nie powiedzieć chociaż jednego pełnego zdania. Znaczy, no nie, na pewno nie jednego pełnego zdania, ale chociaż takich pełnych 10 minut tylko o tym, dlaczego jest taki wspaniały. Czy w ogóle zacznę? Albo nie, zanim zacznę, to powiem w ogóle o tym, jak te postacie zmarnowano, a potem będziemy mówili o zaletach. Moim zdaniem zepsuto najbardziej dwie postacie. Najpierw zacznę od Modoka, który jest w ogóle dla mnie porażką. Nie. Modok, ja bym dosłownie wziął scenariusz i postawił taką wielką czerwoną kreskę we wszystkich dialogach Modoka, albo nie, we wszystkich scenach, gdzie Modok występuje. Mi się wydaje, że gdybyś wziął ten scenariusz i po prostu wymazał Modoka, to ten film by się absolutnie niczym nie różnił. Tak. No bo jedyną rzecz, jaką Modok zrobił jakkolwiek istotną, to były dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że to on wyłapał sygnał z tej sondy, którą zbudowała Cassie, w ogóle szacun za zbudowanie tej sondy, gdzie ona powiedziała, że ona zrobiła ją sama, tylko używano tatek Hanka. My się w ogóle zastanawialiśmy, pamiętam w analizie, czy ona zbudowała ją sama, to wiemy, że sama. No, wyłapał sygnał jej sondy. I co? I potem Kanga zaatakował. I w sumie na tym się skończyło. A jak ja usłyszałem, że on chce zostać Avengersem? O Jezu, nie, Jezu. Nie. Jezu, to takie było już. To było fajnie zrobione, bo było widać bardzo, że to taką niezręczność tej sceny. Cringe. Taką straszną. Jednym słowem cringe. Po prostu. Tak. Ja oni już nawet się z tym nie ukrywali, po prostu to było tak żałosne, jakby. W ogóle sam fakt, my też mówiliśmy o designie Modoka. Modok ogólnie wyglądał całkiem spoko. Do momentu, do którego nie podniósł maski. Tak, ale właśnie uważam, że sama ta maska wygląda obrzydliwie. Maska obrzydliwie? Nie, uważam, maska akurat spoko. No to, znaczy wiesz co, szczerze, ja bardzo się przyzwyczaiłem do komiksowego wyglądu Modoka i dla mnie po prostu nie wyobrażam sobie w ogóle go w masce i dla mnie też trochę dziwnie wyglądał. Głowa była za pusta, jakby on właśnie miał chociaż te włosy, no Darren był łysy, więc nie było opcji na to, ale jakby miał włosy, tak jak w komiksie, to chociaż trochę nabrałaby rysów. Ta głowa, po prostu to był taki. To dosłownie mi się kojarzyło z czymś. A wiem, z Mike'iem Wazowskim mi się kojarzyło to. Kim? Małe Mike'iem Wazowskim, tutaj podeślę ci później, nie wiem, czy wiesz, o kim mówię, wkleisz na ekran. Czy to nie jest ten taki chłop, który jest bez rąk i nóg i ma takie małe stópki i nie, takie nie, małe dłonie? Mike Wazowski to z Uniwersytetu Potwornego. A, dobra. Myślałem o takim facecie, który faktycznie żyje, który on nie ma rąk i nóg, ma same dłonie i stopy. Ja też właśnie chciałem zapytać, czy w ogóle Modok w ten sam sposób powstał w komiksach? Czy to jest szczerze, autorskie? Nie mam pojęcia dokładnie, jak powstał. Wiem, że Lewy nagrał o tym film, ale... Tak, to zajrzyjcie do Lewego. Tak. Podlinkuję wam w opisie albo w kacie, nie wiem. No, może nie podobna była jego geneza, ale wiem, że chyba podobnie powstał. No jakby to też chyba było odratowanie kogoś Darena. Tam. Czy no właśnie chyba nie Darena? I po prostu przerobienie go na właśnie... Nie pamiętam, jak się rozwija ten akronim. Mechaniczny organizm... Do... Do ostatecznej... Coś tam. Kasacji. Nie kasacji, ale jakoś to było... Tak, bo ja znam tylko ten angielski akronim, bo to jest wtedy Mental, Mobile, Mechanized, bo to jakby można różnie, może być... Pierwsza M-ka to może być albo Mental, albo Mobile, albo Mechanized, Organism Designed by... Nie by, tylko Only for Killing. Czyli jeszcze raz, Mechanized Organism Designed Only for Killing. Czyli mechaniczny organizm zaprojektowany tylko do zabijania. Tak. Czyli w sumie dosłownie definicja Modoka. No. Tak, Modoka nie Darena, to jest istotny fakt. Tak, bo jakby on tam dużo razy wspominał, że to Darena nie ma. Takie trochę klasyczne, że nie, to tamtego mnie już nie ma, jestem tylko ja. Taki klasyczek trochę, ale no... Więc, nie mówić o Modoku, wykreślić go, on nie jest potrzebny. Kang sam też mógłby namierzyć sygnał, zwłaszcza, że jest inteligentny. Tak, i tutaj właśnie to jest druga postać, którą uważam, że lekko zepsuto i to jest właśnie mój kochany, nieszczęsny Kang, bo podobało mi się to, w jaki sposób został pokonany, naprawdę. Dobra, to dojdziemy do tego później, bo jeszcze chciałem przejść przez film, bo na razie mówimy skrawkowo. A ja też w ogóle o samym wymiarze kwantowym, dobra, tam wspomniałem o tym, co mówiliśmy. No okej, to jest taka część wymiaru kwantowego, gdzie można oddychać. W ogóle jak ci się podobają w ogóle mieszkańcy wymiaru kwantowego? Bo jednak dostaliśmy bardzo dużo tych mieszkańców wszystkich, dostaliśmy to plemię takie, co tam się Scott z tą, z Cassie wylądowali, gdzie była ta pani Woods, ten z dziurami. Boże. Powiem tak. Człowiek ma 7 dziur, pamiętajcie widzowie, 7 dziur. No i jeszcze ten,
I jeszcze ten, co czyta w myślach. No tak. To może powiem tak. Nie nazwałbym tych designów jakimiś oryginalnymi, ani ładnymi, ponieważ no nie jestem ich fanem, szczerze mówiąc, takich klimatów. Ale jedno mogę powiedzieć na pewno, czyli to, że strasznie biło od tych designów Gwiezdnymi Wojnami. Tak. Tak, ja się przez chwilę czułem, jak oglądał Gwiezdne Wojny. Pamiętam, że Hank tam używał przez czas czegoś alabaster, nie? Ja się tak czułem, jakbyśmy wzięli znowu Hana Solo, już starszego, i wrzucili go na jakąś nową planetę, której nie znamy. A, no, no. Ale to nie oznacza, że to źle. To nie oznacza, że to źle. Ja jestem fan Gwiezdnych Wojen. To było okej. Okay. Jakby to było neutralne. Nie było to jakoś mega złe, nie było to jakoś mega dobre, po prostu było takie okej. Okay. No. To, i chyba o samym wymiarze kwantowym to w sumie tyle, bo no, mnie się trochę nie podoba to wytłumaczenie jego, takie proste, ale jak już powiedzieliśmy w analizie, tego się nie da wytłumaczyć. Wymiar kwantowy jest zbyt skomplikowany, żeby go jakoś sensownie wytłumaczyć, więc... No, nawet chyba dla samych twórców, bo to jest strasznie szerokie i... No nie, może nie szerokie, ale lepsze słowo, obszerne pojęcie. Mm-hmm. I to jest naprawdę temat na coś do obgadania osobno, bo... No bo po prostu, no jest to... Strasznie dużo do wyjaśnienia, do objaśnienia, no i do jeszcze tam... Ja bym chciał zobaczyć, jak na YouTubie film, gdzie ktoś, kto się zna na mechanice kwantowej, ale tak faktycznie zaś na mechanice kwantowej, próbuje wytłumaczyć wymiar kwantowy. Tutaj właśnie wiesz, z Marvela. Jak się nie mylę, to chyba był właśnie film u tego, na kanale Hardcore Teaching. Nie, on robi odcinek o Multiversum. On robi odcinek o Multiversum. Czy Multiversum w ogóle jest możliwe? Nie wiem, czy on to zrobił. Może jest... Dobra. Poszukamy sobie. Dobra, czyli o wymiarze kwantowym powiedzieliśmy. No to dobra, to możemy już przejść do omówienia jakichś poszczególnych postaci tutaj jeszcze poza Modokiem. Kang, no to wiadomo, zostawiam sobie na później. O kim by tu jeszcze coś powiedzieć? Janet może. Janet? W sumie nie wiem, co powiedzieć o Janet. Może to, że w sumie... Jak nie, dla mnie trochę zbyt OP. Jak dla mnie trochę Janet się zwiera zbyt OP w tym filmie. Co masz dokładnie przez to na myśli? Znaczy, jakby, okej, okay, rozumiem, że no w wymiarze kwantowym działy się z nią rzeczy. Mam wrażenie, że trochę tych rzeczy było za dużo. Nie wiem, znaczy no tak, no ale to wiesz, jakby mieli nam z jednej strony pokazać, co się działo przez te 20 lat tam, nie? No też prawda. Jakby, no... znaczy wiesz, spoko, że ten, znaczy no okej, okay, wątek i z Kangiem spoko, nie? Że tam wiesz, jego była przyjaciółką i tak dalej, że go pokonała. Po prostu, wiesz o co mi chodzi. Jedna kobieta po prostu w taki sposób pokonała największe zagrożenie dla świata Marvela, nie? Znaczy no, powiem ci, że było po Kangu trochę widać, że ona, znaczy, że on jej nie chciał za bardzo nic zrobić, nie? Że tak. On mimo wszystko był jej cały czas wdzięczny za to, że ona mu pomogła, jakby on, mimo że ona zobaczyła to, co zobaczyła, że tam Kang w ogóle wyniszczał planety i tak dalej, różne linie czasowe po prostu kasował z istnienia, to on dalej jakby wyciągał jej rękę, że on może ją dalej odwieźć do domu, że jakby to nic się nie zmieniło, tak, dalej jest umowa. Tak? Cassie otworzy drzwi i cię zobaczy, no. No, więc to... Mi się wydaje, że to tak naprawdę generalnie... O, właśnie coś, o czym warto powiedzieć, że może nie tak. Może nie Janet jest zbyt OP, ale Kang jest po prostu znerfiony w tym filmie. Kang jest znerfiony? Mhm. Co masz na myśli? Ale będziesz mówił o końcówce, czy jeszcze nie? Tak, bo tam będzie najwięcej chyba się działo. Dobra, to okej, okay, to do Kanga przejdziemy na końcu. Dobra, to czy jest o jakiejś jeszcze postaci sens mówić? Dobra, o Modoku powiedzieliśmy, że jest kompletnie niepotrzebny. Hank sobie po prostu był. Ciekawiło mnie te mrówki. Szkoda, że było ich mało. Ale było fajnie. Tak, Osa w sumie, no to co? No to po prostu była. Pomaga tak. Tam wiadomo. Hope po prostu była. Cassie super. Cassie naprawdę top. Cassie naprawdę, więcej Cassie poprosimy. No nie, szczerze, taka przyjemna postać w sumie nawet. Tak, zwłaszcza to był jej taki pierwszy moment, kiedy mogła coś więcej zrobić, nie? No. I się wykazała. Jak dla mnie się wykazała w tym filmie. A sam Scott. Mówimy tak o wszystkich, tylko nie o nim. Może o nim coś powiedzmy. To może o Scottie powiedzmy tyle, co można powiedzieć w sumie o wszystkich w tych postaciach w tym filmie. I to sobie też widziałem w dużej ilości recenzji, to jest akurat prawdą. W tym filmie nie ma w ogóle charakter developmentu. Nie ma w ogóle żadnego rozwoju dla tych postaci. One po prostu są. Ale czy coś się z nimi dzieje? Tyle, że coś robią w tym filmie. Nic się w związku z nimi nie zmienia. Po prostu... A chodzi ci o dosłownie wszystkie postacie, czy wszystkich poza kimś tam? Chyba wszystkich, no bo w sumie co, no Modok był żałosny. Wyrzućmy Kang, go. Tak, Kang no był super i ja naprawdę się z tego cieszę, jak oni to zrobili, ale też został pokonany w żałosny sposób. Hope. No Hope też była. Była. Janet Van Dyne, no to się dowiedzieliśmy trochę o niej. Ale musieliśmy, jakby no... Tak, po to było jakby... kluczowe dla fabuły. Hank, no to Hank, no to... Mrówki, mecha mrówki, które były tak fajne, ale mało, więcej ich byśmy potrzebowali. Tak, no i w sumie tak naprawdę to może coś z Cassie tak naprawdę. No tak, bo to było wprowadzenie Cassie, no mówię, to był jakby pierwszy moment, kiedy ona mogła coś więcej zrobić.
Więc dobrze, że zostały jej poświęcone te uwagi. I no. Mówię, jak dla mnie, ona wyszła z tego obronną ręką i jest to dobra postać. Zwłaszcza, że dużo strzem jest chwalona właśnie aktorka wcielająca się w Cassie, że dobrze sobie poradziła. No, w ogóle ja totalnie zapomniałem o fakcie, że ona została zrekastowana. Została, tak. No, bo najpierw była ta, która grała ją małą, potem była ta, która grała w Endgame, już starszą, tak. I teraz jest jeszcze jedna. No, no właśnie. Chociaż szczerze, ta mi bardziej pasuje. Tak. Jakby, tamta była taka, nie wiem, bardziej taka, jak to powiedzieć, taka bardziej depresyjna, jakkolwiek to nie brzmi, a od niej jakoś taka energia bije. Może właśnie, może po prostu lepiej użyć stwierdzenia, że miała nudną twarz tamta, taką strasznie... No, taką coś takiego, no, coś takiego. A tutaj jest taka energia bije po prostu od tej kasy. No tak, i to, no tak, no, idealnie podsumowane w sumie, nie wiem, co jeszcze można dodać. No i to w sumie, jak chodzi o postacie, no to tyle. Nie było tragedii, ale nie było takiego też efektu wow, jak super. Po prostu było takie coś, że no, jest fajnie, nie ma tragedii. Nie wiem, czy po prostu nie było za dużo. I dlatego. W sensie jakby za dużo nowych rzeczy, które trzeba było tutaj, wiesz, ogarnąć. No może i tak. No, czyli dobra, omówiliśmy postacie, omówiliśmy tam wstęp, ogólnie wymiar kwantowy. Dobra, to tak chyba przez ogólnie całą taką akcję można spokojnie jakoś tak sobie przelecieć, że co, no po prostu. Finalnie został Scott złapany, miał zdobyć właśnie ten rdzeń. Ogólnie ja nie, właśnie, bo my się zastanawialiśmy, o co chodzi, jak oglądaliśmy zwiastun i jak to było nazwane? Wir ewentualności, tak? Dobrze pamiętam nazwę? Chyba tak. To było takie okej nawet. Mnie rozbawił bardzo ten Scott, ten w uniformie lodziarza. No było fajne akurat. Tak fajnie, takie mrugnięcie okiem miłe. No. Tak, bo to było coś takiego, że oni się tam rozmnażali, nie? Tak, że się skopiowali z siebie, no. Tak. Chciałbyś podjąć decyzję, nie? Siedzisz przed YouTube'em i zastanawiasz się, nie wiem, czy coś tam, czy usunąć kanał, czy nie usunąć. I nagle zaczynasz się kopiować w 400 tysięcy jednostek i to jest każda absolutna możliwa wersja tego, co byś po tym zrobił. Tak. I to jest w sumie, szczerze, to jest fajne, bo to jest tyle możliwości po prostu. Szczerze, ja się dzisiaj strasznie zacinam, bo ja bym chciał powiedzieć za dużo rzeczy naraz, ale po prostu te podróże w czasie, ten wymiar kwantowy, to jest tak obszerny temat. Gdybyśmy mieli większą wiedzę, moglibyśmy zrobić odcinek o wymiarze kwantowym. Tylko my nie mamy wiedzy po prostu na ten temat. I może byśmy też się tak nie zacinali, przynajmniej ja, bo po prostu ja mam w głowie dużo rzeczy, a muszę to zbić do jakiejś takiej jednej faktycznie sensownej, co nie wiem, czy mi się w ogóle dzisiaj udało. Mam nadzieję, że jakkolwiek to ma sens, co mówię. Ale no po prostu to jest tak obszerny temat, że ja ten odcinek to ja bym chyba wolał nawet pisać na Messengerze ci, bo po prostu co ja mam na myśli tak naprawdę i to i tak by wyszło za dużo tego. Nie wiem, czy byś to doczytał do jutra, więc no... Wątpię. To jest strasznie obszerny temat. Tak, to jest strasznie obszerny temat i po prostu no nie da się, nie dało będzie się go jakoś sensownie wytłumaczyć, więc żyjmy z tym, co mamy. Nie jest źle, jest okej, jeżeli chodzi o wymiar kwantowy. Staliśmy jakieś fajne rzeczy, fajnie się tutaj działo. No i co, no Scottowi się udało i mamy wielką bitwę potem. Na porządku jest. Tak, moja chyba ulubiona część filmu. No, ta bitwa była super. Jakby po prostu, ta bitwa była super. Nie, ja się po prostu na tę bitwę patrzyłem po prostu, ja miałem tylko wypieki na twarzy, bo ta bitwa była mega przyjemna. I faza, gdzie tam się nawali ci tubycy. I jak potem mrówki wparowały. Nie, to było wszystko fajne. No, tylko tych mrówek nienawidzę tylko przez jedną rzecz. A to to nie jest tak, że ja nienawidzę mrówek, tylko nienawidzę scenarzystów i reżysera. Czyli w sumie jak zawsze. Bo, tak. No a dlaczego nienawidzisz scenarzystów i reżysera? Nie pamiętam nazwiska reżysera. Czyli jak jesteśmy już przy końcu, przy finałowej walce, to już chyba mogę się zacząć odpalać, nie? Zaraz się odpalisz, tylko dokończ o mrówkach, bo zaraz zapomnisz o mrówkach. Nie mogę, bo ja muszę nawiązać. A dobra, już wiem, o co chodzi. Dobrze, czyli możemy już przejść do segmentu finału i tego, co Adi ogólnie, jak zastanawialiśmy się za nim, co chcę powiedzieć. W ogóle tak szczerze mówiąc, jakoś tak nie wiedzieliśmy, o czym my chcemy dokładnie powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Tak, tylko wiedzieliśmy, że chcemy powiedzieć, żeby usunąć Modoka. To jest pewniak, bo to on nas tiltował przez całe oglądanie, jak tylko się pojawiał. I wiedzieliśmy, że chcemy chwalić Kanga. Oraz Adi mi powiedział wprost, że chce zwyzywać za to, że Kang nie jest tak zajebisty, jak my byśmy chcieli. Jest zajebisty, ale nie aż tak. I teraz Adi, proszę. O, dobra. Jestem nareszcie spuszczony ze smyczy, to tak. Mogę zacząć. Tak. Rzecz pierwsza i najważniejsza to to, że nienawidzę tego, jak zostało zrobione to, że Kang został pokonany przez te mrówki. To jest dla mnie tak cholernie irytująca rzecz. Dlaczego osoba, która właśnie przed chwilą zrobiła taką rzeź, że jednym piśnięciem lasera wymazała kilka istot po prostu bez jakiegokolwiek wysiłku, została pogryziona przez mrówki. To była świetna scena w ogóle, jak on tutaj zaczął atakować.
moja ulubiona, jak on po prostu, nie wiem, aby jak ten taki był gościu, to strzał jakby tym laserem, co miał jakby taką szklankę. No, ten taki latanie, latania men, powiedzmy. O właśnie, no, bo nie pamiętam, jak on się nazywał. Ja też nie, latania men. Kang złapał ten laser, on go przeistoczył jakby w swój i go po prostu tym zdezintegrował. To jest strasznie fajne ujęcie dla mnie, mi się podobało, mega. Szczerze, jak sobie tak głębiej pomyśleć, ja wczoraj w ogóle koleżance mojej cały wieczór gadałem o tym i wyjaśniałem. Kang, gdyby tak naprawdę uwolniono jego cały potencjał w Ant-Manie 3, czyli prawdopodobnie skończyłoby się to śmiercią wszystkich bohaterów, gdyby nie to, że jest to jednak film o Ant-Manie. I gdyby nie to właśnie, że to jest film o Ant-Manie, to tak naprawdę Kang by tam... On by stamtąd uciekł, po prostu. On by stamtąd uciekł, on by się z nimi tak naprawdę rozprawił może... Biorąc pod uwagę i tych mieszkańców wymiaru kwantowego, i Ant-Mana, Ose i Cassie, zająłby to mu może z 5 minut. No, a tu nagle co? Finalnie mrówki go powalają i zabierają gdzieś tam dalej na chwilę. Tak, to dla mnie jako chyba wielkiego fana Kanga, bo w sumie u mnie Kanga... Nie, Adi, nie, ty nie możesz nazwać się, jesteś wyznawcą. Ciebie już można nazwać wyznawcą. Dobra, możemy nazwać mnie wyznawcą dynastii Kanga. Adi, ja prostu... wyznawca Kanga Elemental. Nie wiem, czy mogę zdradzić twoje nazwisko? Nie. Dobrze, to Adi, wyznawca Kanga Elemental. No, co prawda mam nazwisko bardzo pospolite, idzie się domyśleć, ale jakoś nie chcę. I co? A, no i to, że dla mnie jako wyznawcę Kanga, to była strasznie taka trochę żałosna dla niego scena, że żeby dać się powalić mrówkom, takim trochę inteligentnym, ponadprzeciętnie i to... No nie siedziało mi to po prostu. Czyli to była jedyna rzecz, którą ty chciałeś wyzywać? Nie, stary, co ty? Dobrze, bo już myślałem, że na darmo cię puściłem ze smyczy. A nie, przepraszam, wypuściłem z piwnicy. Dlatego strasznie mnie zdenerwowało to rozwiązanie. Jak zostało to mnie poprowadzone. Mnie też. Właśnie miałem nadzieję, że też będziesz chciał o tym powiedzieć, bo też chciałem o tym powiedzieć. No i powiedziałem. Walka w sumie z Ant-Manem i Osą, no i Cassie, bo tam Cassie też chyba była, ale ona chyba bardziej tak top, z boku top, stała. Top, po prostu. Tak, ona była fajna, bo to właśnie też pokazało, że on się po prostu też umie bić wręcz, że tak powiem. Ale to bardziej Ty chcesz ze mną wygrać? Tak. Tą walkę jego wręcz było bardziej widać w tej walce już taką solo z Ant-Manem, która w końcu i tak wyszło, że nie była solo, ale do tego przejdę też zaraz. I to właśnie ta walka, że tak powiem, przed tym jakby wejściem do tej piramidy w cudzysłowie, bo to taki miało w sumie kształt. Jak oni właśnie tam walczyli, to szczerze, i jeszcze raz to powiem, gdyby nie to, że Ant-Man miał trochę takiego małego plot armora, bo to jest jednak film o nim, i w sumie wszystkie trzy postacie, czyli Cassie, Scott i Hope, tak naprawdę, no jak mówiłem, on by ich rozniósł w kilka minut, jak nie kilka sekund. No właśnie, ten plot armor przecież mogło się zakończyć śmiercią Scotta, nic by się nie stało, tak szczerze mówiąc. Znaczy mi tam byłoby Scotta, no szkoda, szczerze, bo ja tam też płakałbym, ale chyba bardziej płaczę nad faktem tego, że Kang został tak brzydko potraktowany, tak szczerze. Bo przypomnijmy sobie szybko, jak to było. No cóż, no powajmy go mrówki, potem walka wręcz, przychodzi Hope z portalu. Tak, jego kilka razy postrzelała i Kanga wyssał do tego rdzenia i tak się skończyło. No. Więc no, nie podobało mi się to rozwiązanie, jakby... nienawidzę tego akurat, ale mimo wszystko dostałem od Kanga to wszystko, czego oczekiwałem, czyli jego, po pierwsze, złodupczości, po drugie, niesamowitego pokazu jego umiejętności, które też nie wszystkie zostały pokazane, ale zostało to pokazane tak, jak chciałem i to, co oczekiwałem od Ant-Mana, bo po samym filmie tak szczerze nie oczekiwałem jakoś bardzo dużo, bo właśnie można nawiązać na szybko do tego, że obecnie na Rotten Tomatoes, którym w ogóle nie polecam się sugerować, wynik z recenzji krytyków to jest 48%. A za to wynik widowni to jest aż 84%, więc no tu jednak widać, że nie warto się sugerować w ogóle opiniami. A ty sprawdzałeś to przed chwilą, czy to jest fakt, wynik się nie zmienił od wczoraj, bo my wczoraj sprawdzaliśmy też jeszcze. Dosłownie mam odpalone to teraz z boku. A, czyli się od wczoraj nie zmienił, okej, dobra. Tak, i naprawdę nie polecam się w większości przypadków, w ogóle w każdym przypadku nie sugerować Rotten Tomatoes, najlepiej iść obejrzeć samemu i wtedy sobie wyrobić opinię. W ogóle tak szczerze mówiąc, najlepiej się nie słuchać recenzji, szczerze mówiąc. Mimo tego, że my robimy w tym momencie recenzję, najlepiej recenzję oglądać po obejrzeniu filmu. Tak, bo no, nie, naprawdę nie warto tego czytać. Ja sobie i tak, minus jest taki, że mimo, że ja nigdy się nie sugerowałem Rotten Tomatoes, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest takie poczucie, że kurde, nie wiem co będzie, bo tam jest 48% tylko na Rotten Tomatoes. I to takie mimo wszystko jest z tyłu głowy, więc naprawdę nie polecam w ogóle sprawdzać tego. A jeszcze pamiętam, że my któregoś dnia, gdzieś tam po nagraniu analizy, Lewy tam miał jakiegoś lika, on nam powiedział mniej więcej, co jest potwierdzone, czy ja prosiłem go, żeby mi nie mówił, a on mówił, że wie. Tobie chyba powiedział. I on powiedział coś wtedy takiego, że jeżeli faktycznie te liki są pewne w 100%, to
czymś się zawiedziemy. I ja wtedy też miałem z tyłu głowy takie, że czymś się mogę zawieść. Wiem, o co chodziło. On mówił przede wszystkim to, że się zawiedziemy tym, bo Modok, że Modoka od razu zabiją. I dla mnie to jest właśnie takie coś, że szczerze wolałbym, żeby chociaż ta wersja Kanga, bo ta wersja Kanga mi się mega podobała. W ogóle ten kostium to jest jeden wyciągnięty z komiksów i go kocham po prostu ponad wszystko. Chodzi o to, że jeżeli te postacie były tylko po to, żeby zostały tak potraktowane w tym filmie, to chyba jednak wolałbym, żeby zostały prowadzone wcześniej, a porządniej, bo jednak Modok, no, można było tą postać naprawdę o wiele lepiej wykorzystać. W ogóle tak. Modok, przecież też jakby była pokazana ta scena, że on tam po prostu tych ludzi też dezintegrował po prostu, więc no można było go naprawdę zrobić, że tak powiem, bardziej niebezpiecznego, bo... Albo w ogóle nie wprowadzać go wcale już w takim bądź razie. No jak miał być tylko po to, żeby tak ośmieszyć się, więc no nie jestem pocieszony tym, jak został potraktowany Modok, a już tym bardziej Kang, chociaż i tak Kang wyszedł o wiele lepiej o wiele. Tak, i no... Dlatego tak, kochać Kanga, naprawdę, w ogóle, o Jezu, były takie chyba trzy rzeczy, które jak mówił, to ja po prostu miałem ciary. Ty chcesz ze mną wygrać? Ty chcesz ze mną wygrać? To jest chyba najlepsza kwestia po prostu, jaka padła z jego ust. Akurat nie brałem jej pod uwagę, ale no, jakby to z jego ust jednak brzmi tak, jak powinno. Tak. Ale najbardziej mi chodziło chyba o takie trzy albo dwie rzeczy. Czyli pierwsza to było to, że jesteś Avengerem, czy już cię kiedyś nie zabiłem, to takie jest... Tak. Ale naprawdę tak, szczerze, dla osoby, która zna backstory Kanga i ogólnie jego historię, to tak naprawdę mrozi krew w żyłach, bo Kanga się tak naprawdę nie da zabić. Nie da się go zabić. Szczerze, jak sobie tak pomyśleć, to ja nawet nie wiem, jak dokładnie on został pokonany w komiksach, ale jakby faktycznie uwolniono jego taki potencjał, taki stuprocentowy, że Kang to jest geniusz i naprawdę ma plan na wszystko, nawet ma nawet plan B na plan C, to szczerze, nie wiem, czy jedyną opcją pokonania Kanga nie byłby reset uniwersum. I właśnie o tym sobie myślałem wczoraj, że jakby Kang naprawdę był taki przesrany, że miałby być takim zagrożeniem już naprawdę wielkim, że on po prostu wraca co chwila i on coraz robi tylko większe zniszczenia, to nie myślałem o tym, czy naprawdę Secret Wars nie skończyłoby się tak, jak myślałem. Zakończy się faktycznie tym resetem uniwersum i będzie MCU od nowa. Bo szczerze, ani to z jednej strony nie jest głupie, a z drugiej strony jeszcze jednak można by coś do tego wepchnąć. Dlatego no uważam, że Kanga jakby tak naprawdę wyciągnąć z niego 100% potencjał, to naprawdę ten skład bohaterów, który mamy osobno, no mógłby mieć naprawdę ciężko. Naprawdę, o wiele ciężej niż mieli poprzedni bohaterowie z Thanosem. Tak. Dobra, zaraz przejdziemy do scen, scen po napisach, gdzie też o Kangu jeszcze chwilę pogadamy, więc ja ci tylko na chwilę się wtrącę. Do zakończenia, bo ja tutaj chciałem jeszcze też... W kwestii rozczarowania mam swoje rozczarowanie z zakończeniem. No bo tak. Kang wleciał do rdzenia. Trochę głupie. No okej, okay, niech już tam będzie. I co? Portal się zamyka. No i oni tam sobie stoją właśnie Scott z Hope. I czemu? Ja się pytam czemu. Nie można było po prostu ich tam zostawić. Nie byłoby lepiej zostawić ich tam? Niech sobie już tam siedzą po prostu. Tylko musi być taki happy end, wyciągamy ich stamtąd po 5 sekundach. Ja przez chwilę myślałem właśnie, że Scott tam utknie. Dokładnie. Ja też to myślałem. Albo nawet jeszcze wcześniej. To myślałem jako drugą rzecz. A jako pierwszą myślałem, że Scott faktycznie razem z Kangiem wyląduje w rdzeniu. Nie, to o tym akurat nie myślałem. A ja no... tak. Jakby najpierw pierwsza rzecz była, Scott wyląduje z Kangiem w rdzeniu, nie wylądował, dobra, to niech utknie w wymiarze kwantowym, byłoby to fajne zakończenie. Ja bym był usatysfakcjonowany. Fakt, że to już się wydarzyło, jeżeli chodzi o Scotta, ale myślę, że jakby to byłoby dobre. A taki mamy happy end, no przyjemnie jest, ale nie zawsze musi być happy end. Taki, wiecie. No, zgadzam się. Dobra, to tyle chciałem po prostu wtrącić, zanim przejdziemy do omawiania scen po napisach, gdzie daj będziemy grać o Kangu, jaki ten jest zajebisty. Tak, tak. Wszystko powiedzieliśmy czas na scenę po napisach. Najpierw pierwsza, po prostu miliard, ile tam jeszcze może być Kangów. Wszystkie warianty, jakie tylko istnieją. Szczerze, u mnie na sali kinowej większość osób się z tego śmiała. Bo nie oszukujmy się, że właśnie Kang jest tak naprawdę nową postacią w MCU i tak naprawdę nie każdy musi wiedzieć tak naprawdę, o co z nim dokładnie chodzi. No tak, bo jak ktoś nie zna się bardziej na Marvelu, to do niego to jest po prostu... no to jest ten gość, który się pojawił w Loki w ostatnim odcinku. Tak, właśnie chciałbym dosłownie ja nawet gadałem z takimi fanami MCU, nawet może nawet i nie fanami MCU. Po prostu jak ktoś nie wie czegoś poza MCU, to po prostu tak myśli, nie? No tak. I właśnie chciałem o tym do tego nawiązać, do Lokiego. Ale no, ty powiedziałeś, wyręczyłeś mnie, więc przejdę dalej. I właśnie to jest coś takiego, że jeżeli ktoś wie tak naprawdę, jaka jest głębia tej sceny, ja na przykład się nie śmiałem w ogóle. Bo ja dla też mnie szczerze, dla innych ta scena była zabawna, ale dla mnie była przerażająca. Jakby milion wariantów Kanga.
po prostu wszystkie, jakie są tylko możliwe, w tym tych trzech najważniejszych, którzy tam głównie gadali. W ogóle możesz o nich opowiedzieć, jeśli chcesz. Jeżeli się nie mylę, a oglądałem tak naprawdę film o historii Kanga jakiś czas temu, to te pierwsze trzy warianty, co nam pokazano, co wtedy właśnie rozmawiały ze sobą w tym jakby pomieszczeniu, no nie wiem, co to dokładnie było, to wiem, że tam była tylko tam sala jakby, gdzie mogli obserwować te linie czasu, to te warianty, które nam pokazano, były chyba trzema pierwszymi wariantami Kanga, jakie mieliśmy w ogóle okazję zobaczyć w komiksach. I tak, kolejno, tym faraonem był Ramatut, tym gościem w jakby takiej srebrnej zbroi był Scarlet Centurion, a tym niebieskim Kangiem bez źrenic był Immortus, jak dobrze pamiętam. I to właśnie chyba były takie top trzy podstawowe warianty Kanga, które... No, Immortus chyba był takim największym OP, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak. Bo też ogólnie oglądałem właśnie ten sam film, o którym Adi mówi właśnie, gdzie opowiedziane było o wariantach Kanga. Ja tylko kojarzę Faraona mniej więcej. Wiem, że on w Fantastycznej Czwórce był i po prostu... Bo tak, że Kang się cofnął w czasie do czasów starożytnego Egiptu i wcielił się właśnie w Faraona i po prostu walczył sobie z Fantastyczną Czwórką, gdzie mieli z nim podobno dość duży problem. I chyba o nim tylko wiem. O tych dwóch nie, poza tym, że Immortus jest koksem. Najlepsze jest to w ogóle, że było tak, gdy Kang właśnie cofał się w czasie do czasów starożytnego i jakby do starożytnego Egiptu, to miał problem i coś mu przeszkodziło właśnie jakby w bezpiecznej podróży. Jak się okazuje, osobą, która przeszkodziła mu w tym, był jego własny wariant. No, więc jakby już Kang sam sobie sprawia problemy i to jest właśnie coś takiego, że on już tyle tych wersji siebie narobił, że on już sam z sobą ma problemy i w ogóle właśnie też, bo o tym nie wspomnieliśmy, że te trzy warianty uwięziły właśnie tego Kanga, którego widzieliśmy w Ant-Manie, tak, w wymiarze kwantowym właśnie dlatego, bo sprawiał za dużo kłopotów. Tak, no właśnie też o tym chciałem akurat powiedzieć, że po prostu no on nazywany potocznie ten Kang zdobywcą, no Kang zdobywca, nie? No było, że on właśnie, on chce podbić całe multiversum i zniszczyć te warianty, które mu przeszkadzają, po prostu stoją na jego drodze, więc po prostu warianty się zbuntowały i go zamknęły w wymiarze kwantowym. Tak, i przy okazji rozwoju jemu fotę też, żeby nie miał na czym siedzieć. Tak, dlatego ja właśnie tak bardzo lubię postać Kanga, dlatego że w nim jest naprawdę tyle głębi, jak mogę powiedzieć, że jego własne zemsta. Warianty... Zemsta, stary. Tak, też, ale jego własne warianty przeszkadzają mu w jego celu i to jest takie strasznie, nie wiem, mi to tam rozwala łeb trochę, bo jednak, no wyobraźcie sobie taką sytuację, że nie wiem, wybieracie się na przykład, nie wiem co dać na przykład, nawet do sklepu i zatrzymuje się wasz wariant i podstawia wam nogę, to jest takie, nie wiem. To tak jakbyś miał brata bliźniaka po prostu. Tak. I to jest coś takiego, że on właśnie przez tą zabawę z czasem, przez te skoki i tak dalej, ma problemy z samym sobą, co dla mnie już w ogóle samo właśnie w sobie brzmi strasznie abstrakcyjnie. Brzmi tak, że... bardzo psychologicznie. Problem z samym sobą. Tak, no. I to jest coś takiego, że wspominam o tym chyba dzisiaj piąty raz. Kang jest, może nie sam w sobie, ale jest nieśmiertelny, ponieważ jego jest na pęczki, jakby przecież wszechświat jest nieskończony. Wiesz co, Adi, tak mi się wydaje, że ty chyba powinieneś o tym zrobić osobny odcinek. Dlaczego Kang jest nieśmiertelny? Mogę w sumie zrobić. Widzowie, jeżeli byście chcieli taki odcinek, żeby na przykład, nie wiem, żeby Adi zrobił, albo żeby mi powiedział, co powiedzieć, ja bym wam opowiedział, to napiszcie w komentarzu. Także no, scena potężna, strasznie mi się podobał ten taki jej ton, jak oni tam wszyscy siedzą na tych trybunach i w ogóle jest to scena wyjęta żywcem z panelów komiksów, który tu właśnie też poproszę, żebyś go do siebie stawił na ekran. Bardzo podobnie jest zrobiona. Mi się podobała, naprawdę, jak ktoś dobrze ogarnia postać Kanga, to naprawdę szło i było czym się ekscytować. A teraz może druga scena. Ja tej sceny akurat trochę nie bardzo ogarniam. Pierwszą scenę wiedziałem mniej więcej, co się dzieje, druga wiem jeszcze mniej. No po prostu, mamy tam czasy, powiedzmy mniej więcej, nie wiem, rewolucji przemysłowej na przykład. I pojawia się wariant Kanga, który jest sobie jakimś tam naukowcem. I pojawia się Loki razem z agentem. Nie pamiętam, jak temu agentowi jest na imię. Na niego ziomek po prostu z tej agencji, która nie istnieje. I oni sobie są właśnie w tym, też w tych czasach rewolucji przemysłowej. I po prostu sobie oglądają występ Kanga, który mówi, że czas jest niebezpieczny. W ogóle Kang cały czas o tym mówi, że czas jest niebezpieczny, nie? I właśnie ja szczerze mówiąc nie rozumiem tej sceny. Znaczy, okej, to jest wprowadzenie do Loki sezon 2. Który pewnie no, będzie gdzieś tam też Kang kontynuowany. Wcale się nie dziwię, jak Kang dopiero tam się pojawi znowu, bo chyba na to się zanosi. Ale... No tak, bo w ogóle chyba sezon pierwszy Lokiego skończył się tak, że ta agencja zmieniła się w jakąś siedzibę Kanga w ogóle. Ja nie rozumiem w ogóle tego zakończenia do dzisiaj. Ja też nie. Musiałbym chyba jeszcze raz obejrzeć sobie ostatni odcinek, bo... Nie, ja nie wiem. Ja nie ogarniam. Musimy sobie zrobić odświeżenie. Chociażby z ostatniego odcinka, bo to nam w sumie wystarczy. No, dobra, to czy ty coś rozumiesz z tej sceny właśnie? Bo ja właśnie nie rozumiem tej sceny właśnie z Rokiem i agentem. Szczerze, to ja to zrozumiałem tak, że oni po prostu szukają
teraz wariantów jakichś Kanga, które coś tam odwalają i po prostu... Albo nie, właśnie nie. Szukają głównego Kanga i to jego chcą dopaść, bo nie wiem, czy słyszałeś, jak oni mówili, że... Czy to jest ten gość? Nie wiem, jakoś tak trochę niepodobny, nie? I że oni właśnie chcą znaleźć tego głównego Kanga i go, nie wiem, zdezintegrować. Nie wiem dokładnie, jak to rozumieć, bo nie rozumiem jednak tego finału Lokiego za bardzo dokładnie. No bo co? Sylwii po prostu wbiła mu sztylet, temu jakby temu, który pozostał, przez co tam się zrobiło rozgałęzienia, ale nagle dosłownie w tej siedzibie, przypomnij mi, jak ona się nazywała? Agencja, po prostu. No mówię, no po prostu agencji tej od zajmowania się właśnie tymi tam... Chociaż nie, czekaj, nie, bo Kang był w tym niebycie takim, gdzie tam zrzucali te śmieci. TVA, dobra. I w tej właśnie agencji wszystko nagle nabrało motywu Kanga. Jakby tam był nawet jego posąg, chyba były jego murale z nim. I ja nie rozumiem właśnie tego dokładnie, jak to działa. W ogóle, dobra, nie wiem, odświeżymy sobie ostatni odcinek na pewno. Zresztą do Lokiego jeszcze dużo czasu, więc na spokojnie. Tak, tak. No i chyba skończyliśmy. No obaj, no, obaj nie ogarniamy drugiej sceny po napisach, obaj nie wiemy, co tam się dzieje. No dobra, więc w takim razie to będzie na tyle, także standardowo, jeżeli wam się film spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ładnie dziękuję za towarzystwo, w końcu w ten... No, my czekaliśmy na to. Chociaż nie, mieliśmy coś takiego z Adim, że te ostatnie dni przed filmem już nie czekaliśmy wcale, a jak już usiedliśmy w kinie, to już było coś. Tak, takie nierealne trochę. No ja nie wiem, ja przez dobrą godzinę po powrocie do domu nie dowierzałem, że obejrzałem ten film. Ja w sumie prawie bym zaspał na niego, bo zapomniałem, że w ogóle idę do kina. Jakoś tak wszystkie filmy miałem taką świadomość, tak przez tydzień żyłem tym filmem, że dobra, muszę się przygotować w ogóle, bo idę za tydzień, za 3 dni, za 4 dni na film, a ja w ogóle praktycznie zaspałem, bo ja zapomniałem o tym, że idę. To jakoś tak było poza moim rozumowaniem w ogóle, bo no jarałem się Kangiem strasznie. Tak. No i się nie zawiodłem, to najważniejsze. Ja też nie. Ja też nie jestem zawiedziony. Ja tylko tak dodam szybko na koniec. Ja mam nadzieję, że Kang, ale ten Kang, konkretny Kang zdobywca, czyli główny Kang, bo możemy to spokojnie powiedzieć, że to jest podstawowy Kang. Tak, można tak w sumie powiedzieć. Dobra, okej. Okay. To tylko tyle chciałem. I ja mam nadzieję, że powinien powrócić. I na tym skończmy, bo wiem, że ty się zgadzasz, nie muszę cię o to pytać. Tak, zgadzam się. I dobra, no to w takim razie widzowie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa. Yo.